Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Filipecki i jestem genetykiem i biotechnologiem roślin. Natomiast opowiem teraz o kontrowersjach związanych z żywnością zmodyfikowaną genetycznie. Najpierw w ogóle o tych modyfikacjach trochę sobie opowiemy, a potem o kontrowersjach. Chociaż może zaczniemy też jednak troszeczkę o kontrowersjach, bo to, co nas otacza, to przede wszystkim przekaz medialny. Jak widzimy, zaglądając do internetu, od razu widzimy, co ten internet nam pokazuje. Zresztą w dobie epidemii koronawirusa też łatwo zaobserwować, że dezinformacja dominuje nad rzetelną informacją. Tym samym sugeruje, że treści w pudelku nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Nie zawsze też osoby na świeczniku, celebryci mają rację. Gdzie jest racja? Mam nadzieję, że trochę na ten temat powiem w trakcie tego wykładu. Tu jeszcze mamy jeszcze mocniejsze zabarwienie przekazu medialnego, aby Państwa przestraszyć genetycznie zmodyfikowaną żywnością. Film wcale nam w tym nie pomaga, chociaż tutaj pewną nutą nadziei są bohaterowie, którzy mają jakby trochę dwojaką naturę, czyli modyfikacja funkcji życiowych Hulka jednak nie zawsze niesie ze sobą samo zło, podobnie jak i hybryda ludzka i kosmity w postaci awatara też jest trudna do jednoznacznej oceny, na szczęście. Natomiast idąc do sklepu, no co widzimy? Widzimy sugestie takie, że żywność genetycznie modyfikowana jest czymś złym. Natomiast skąd to się bierze, to już nie wiemy. Widzimy tylko naklejkę GMO przekreślone, czy napis anglojęzyczny GMO free. Co nam sugeruje, że to jest od razu wyższa jakość. Natomiast chciałbym bardzo dobitnie podkreślić, na polskim rynku produktów spożywczych nie ma GMO, więc rozklejanie naklejek bez GMO może dotyczyć dosłownie wszystkich produktów. Więc jest to po prostu projekt marketingowy, który pokazuje, że coś niby jest lepsze, żebyśmy mogli więcej wydać za to coś, bez żadnych podstaw merytorycznych. Takie po prostu reklamowe oszustwo. Idąc dalej, zobaczmy, co my o tym myślimy. Więc dosyć taka obiektywna forma badania opinii publicznej w Europie pokazuje, że około 40% Polaków obawia się GMO w żywności. Nie mieli z tym styczności, przypuszczalnie, ale obawiają się na podstawie właśnie takich medialnych, mniej lub bardziej sprawdzonych informacji. Sytuacja nie jest taka zła, bo 10 lat temu było aż 73% osób, które się bały jeszcze mniej znanego, jeszcze mniej oswojonego GMO. Jak wyglądamy na tle Europy? No, trochę jesteśmy mniej bojaźliwi od Greków czy Bułgarów. Natomiast na pewno bardziej się boimy niż Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, a już zupełnie słabo to wygląda w porównaniu z takimi Finami, gdzie poziom kształcenia dzieci w wieku gimnazjalnym jest najwyższy w Europie. Więc uczenie w gimnazjum ma tutaj duże znaczenie. Średnia europejska 27%. No to też jesteśmy trochę od tej średniej bardziej bojaźliwi. Skąd to się bierze? Może właśnie z edukacji. Więc ja może poświęcę dwa slajdy, żeby coś o tej genetyce zasygnalizować. Więc jeżeli mówimy o modyfikacjach genetycznych, o genach, to jest to, geny to będzie ta informacja, która znajduje się w jądrze komórkowym. W jądrze każdej komórki, na przykład z miliardów komórek wchodzących w skład naszego organizmu czy w skład organizmu roślinnego. A ta informacja genetyczna jest w postaci chemicznej cząsteczki, która wielokrotnie zwinięta w postaci chromosomów właśnie w tym jądrze się znajduje.
Informacja jest zapisana w kodzie czwórkowym, czyli inaczej niż w komputerach. W komputerach mamy kod dwójkowy 01. Tutaj mamy cztery znaki, więc jest to kod czwórkowy. I ten kod czwórkowy zapisuje nam w każdym genie informację o mającym powstać na podstawie tej informacji białku. Generalnie można powiedzieć, że około kilka tysięcy takich znaków to jest jeden gen, który koduje białko. W każdej komórce człowieka mamy dwa razy po około 20 tysięcy genów. Dwa razy, ponieważ mamy jeden zestaw genów od mamusi, jeden od tatusia. I tak wśród organizmów wyższych zwykle to bywa. Pomidor na przykład ma 40 tysięcy genów od rośliny ojcowskiej i od rośliny matecznej, co nie znaczy wcale, że jest bardziej od nas złożony i skomplikowany. Poziom złożoności roślin wyższych i ludzi jest podobny, w złożoności molekularnej oczywiście. Natomiast to, co chciałbym jeszcze tutaj mocno podkreślić, to to, że my z tymi genami jesteśmy tak bardzo za pan brat. My jedząc pokarm zwierzęcy, roślinny, zjadamy dziennie ułamek grama DNA, co w przeliczeniu na geny to będzie niewyobrażalna liczba 10 do 15 różnych genów pochłaniamy. No i jakoś zielonych uszu od sałaty czy jarmużu mieć nie będziemy i nie mamy. Taka rzeczywistość z genami na co dzień nam towarzyszy. Jeszcze jedna taka definicja, jak mówimy o genach, czyli o tych jednostkach informacji, które kodują jakieś białko. Powinniśmy jeszcze wspomnieć o tym, że czasami używamy słowa genom, czyli zbiór wszystkich genów danego organizmu. Jeżeli spojrzymy na człowieka, ten genom to będzie właśnie wszystkie 46 chromosomów, czyli takich większych kawałków DNA, na których są tysiące naszych genów. W sumie wychodzi te dwa razy po 20 tysięcy. Także tutaj mamy jeden chromosom pierwszy od ojca, jeden od matki i tak dalej, i tak dalej. No i do czego te geny są? No to po pierwsze muszą zapewnić dziedziczenie, czyli taką stabilność, to, że ojciec przekazuje swoje cechy synowi, jak tutaj mamy na obrazku i nie mamy wątpliwości, że to jest syn swojego ojca, więc też geny gwarantują przetrwanie gatunków, dziedziczenie cech. Natomiast genom też musi być dynamiczny, czyli musi akceptować jakieś zmiany, które tam zachodzą, bo bez tego nie byłoby ewolucji, która cały czas trwa, więc musi być zachowana również jakaś dynamika. Skąd ta dynamika na przykład się bierze? Więc na przykład się bierze z tego, że geny się zmieniają na skutek różnych warunków środowiskowych, czyli tak zwanych mutagenów. Zwykłe promieniowanie kosmiczne, które nam towarzyszy od zarania, powoduje mutacje. Światło UV powoduje mutacje. Różne rzeczy w naszym jedzeniu też mogą indukować mutacje. Komórki zwierzęce, roślinne nie są bezbronne, bo mają całą aparaturę naprawczą. Ale niektóre zmiany nienaprawione w ewolucji mogą się przydać. Dzięki temu pojawiają się odporności na różne szkodliwe warunki środowiska i dlatego też nasz gatunek teraz tak wygląda, a nie inaczej. Jest też coś, co nazywamy horyzontalnym transferem genów. Czyli nie to, że tam od jakiegoś jednokomórkowca wyewoluowaliśmy do człowieka, tylko że gatunki, które już rozeszły się na drzewie ewolucji, mogą czasami między sobą wymieniać się genami, czego mechanizm nie jest do końca jeszcze znany, ale obecnie mamy erę tak zwaną genomową, kiedy po prostu masowo sekwencjonuje się wszystkie geny organizmów. Koszt takiego sekwencjonowania jest coraz niższy, więc powoli sekwencjonowanie wkracza na poziom rutynowej diagnostyki niemalże, więc mamy coraz też więcej informacji na temat, jak te geny wyglądają u różnych gatunków.
I co się okazuje? U różnych organizmów znajdujemy ślady, że gen nie wyewoluował tak sobie właśnie przez te miliony, miliardy lat od tego pierwszego jednokomórkowca, tylko że są jakieś wstawki, które wskoczyły dużo, dużo później, jakby z boku. I to właśnie nazywamy horyzontalnym transferem genów. Na przykład przez ostatnie 10 lat badając interakcje roślin z pasożytniczymi nicieniami, to są te tutaj te robaczki takie, zwykle ich nie widzimy, a jest ich bardzo dużo w glebie. Oczywiście większość z nich to nie są pasożyty, niektóre z nich są. Okazuje się, że takie, które są pasożytami, pożyczyły sobie z bakterii geny, które kodują białka pomagające im rozkładać celulozę. Czyli taka krowa na przykład ma bakterie w przewodzie pokarmowym, które jej pomagają strawić celulozę, a nicień sobie po prostu z bakterii wziął gen. Jeden gen, który pomaga tę celulozę trawić. Patrząc na więcej gatunków, obserwujemy bardzo dużo przypadków właśnie takich przeskoków genu z jednego gatunku do drugiego gatunku. Między roślinami a grzybami na przykład. Tutaj to jest jakieś takie drzewko pokazujące wybrane gatunki roślin i grzybów. I widzimy, że tutaj strzałki pokazują możliwe przeskoki różnych fragmentów chromosomów właśnie między roślinami i grzybami. Nie ma ich może dużo, ale są. Natomiast teraz dojdziemy do tego, co też naukowcy tutaj w tym temacie wykombinowali, żeby robić samemu genetyczne modyfikacje. Nie, żeby korzystać z takich bliżej nieokreślonych mechanizmów w przyrodzie, ale żeby zrobić to w sposób bardziej kontrolowany. No i uwaga została zwrócona na bakterię glebową, która się nazywa Agrobacterium tumefaciens, która powoduje takie oto choroby na roślinach, takie narośla. Ta bakteria właśnie takie narośla powoduje, czasami duże. Szkółkarze, na przykład producenci krzaczków róż, bardzo narzekają na chorobę, która się nazywa rak bakteryjny. Z rakiem takim ludzkim to ma niewiele wspólnego, poza tym, że się komórki dzielą jak bardziej intensywnie, natomiast podstawy tych podziałów są bardzo, bardzo różne. Otóż okazało się, że ta Agrobacterium tumefaciens potrafi wstawić kilka swoich genów wśród genów roślinnych i zmienić program działania tych komórek roślinnych tak, żeby tworzyły się te narośla, gdzie te bakterie mają dobre schronienie i produkcję ulubionych swoich substancji odżywczych. Więc oszukują, przerabiają w ten sposób komórki roślinne, wstawiając swoje geny, i te komórki zachowują się tak, jak pasuje tym bakteriom. Naukowcy przerobili te bakterie tak, żeby wprowadzały kawałki genów, czy całe geny, które chcemy wprowadzić, a nie te, które chce wprowadzić bakteria. Czyli oczywiście zaprzęgliśmy tutaj bakterie do roboty. Technologia ta znana już jest ponad 20 lat, prawie 30 lat technologia jest znana i stąd też zaczęła się kariera roślin genetycznie zmodyfikowanych, która podchodzi, rośliny genetycznie zmodyfikowane podchodzą pod termin GMO, czyli organizm genetycznie zmodyfikowany. Po dziś dzień bazujemy na definicji, która znajduje się w ustawie z 22 czerwca 2001 roku, gdzie GMO jest zdefiniowane jako organizm inny niż organizm człowieka. To jest dokument prawny, więc prawo musi rozróżniać człowiek i cała reszta świata ożywionego, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania, czyli przeniesienia pyłku, lub naturalnej rekombinacji. Taka jest definicja. No i niestety mamy z tym problem. Co też jest tym niezachodzącym w przyrodzie procesem, czy też co też jest tym procesem nienaturalnym? Zobaczmy, rozejrzyjmy się dookoła. Właśnie te sekwencjonowanie całych genomów, które w ciągu ostatnich lat zrobiło taką karierę, przyniosło odpowiedź. Otóż taki słodki ziemniak na przykład, czyli bataty,
które możemy sobie w sklepie kupić, okazuje się, że one zostały tylko 8 tysięcy lat temu, czyli już ludzie byli na Ziemi, naturalnie zmodyfikowane przez agrobakterium, które wstawiło wśród genów batata swoje geny. I co? Idziemy do sklepu, kupujemy bataty. Nie ma naklejki GMO free, to znaczy, że zmodyfikowane. No ale coś tu nie gra. To nastąpiło 8 tysięcy lat temu, kiedy nie mieliśmy zielonego pojęcia. Po dziś dzień nie wiemy, czy to jakiś ufoludek, czy to rzeczywiście było tak naturalnie. Idąc dalej, parę lat później, odkrycie to było w 2015 roku, parę lat później dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś bardziej zatrważającego. Banany, herbata, borówki, orzeszki ziemne to są naturalne modyfikacje genetyczne. Czyli widzimy, że pośród genów tych roślin są geny bakterii, które tam bez naszej wiedzy wprowadziły swoje geny. Tytoń, tytoń też jest takim przykładem. Rzadko się żywimy tytoniem, ale na pewno bardzo często z niego korzystamy. Także cóż, mamy mnóstwo genetycznie zmodyfikowanych roślin. Jeszcze nikomu nie wpadło do głowy, żeby to jakoś znakować. Prawo wymaga znakowania GMO. Natomiast, no cóż, może ktoś kiedyś to oznaczy. Natomiast my się staramy robić to w sposób kontrolowany, więc robimy. I przez ostatnie 20 parę lat naprawdę dużo się stało. Wydarzyło się to, że mamy na polach już 14% ziemi uprawnej na planecie naszej jest pod uprawami genetycznie zmodyfikowanymi. I to nie tymi jak banany naturalnie zmodyfikowane, tylko tymi, które zmodyfikowali naukowcy. Kraje na ciemno zaznaczone to kraje, gdzie się uprawia genetycznie modyfikowane rośliny. Czyli widzimy, całkiem takich sporo krajów jest. Natomiast kraje na jasno zielono zaznaczone to są kraje, które importują produkty genetycznie zmodyfikowane. Czyli mamy obecnie blisko 200 milionów hektarów pod uprawami genetycznie modyfikowanymi. Zmiany, które są tam wprowadzone, przynoszą korzyści, bo inaczej nie opłacałoby się tych zmian wprowadzać. Korzyści są i dla rolników, i dla konsumentów, i dla środowiska. Przyglądając się bliżej jeszcze rzeczywistości, jest tak, że blisko 80% światowej produkcji soi to jest soja genetycznie zmodyfikowana. Blisko 64% światowej produkcji bawełny, czyli tutaj możemy powiedzieć, że na pewno coś na nas bawełnianego jest z bawełny genetycznie zmodyfikowanej. 33% światowej produkcji kukurydzy genetycznie zmodyfikowane, 24% rzepaku genetycznie zmodyfikowane. Oczywiście powiedziałem na początku, że jest to nie jemy GMO, więc jak to jest? Otóż my nie jemy, ale nasze krowy, cielaczki, kurki jedzą. Albo śrutę sojową genetycznie zmodyfikowaną, albo śrutę kukurydzianą też genetycznie zmodyfikowaną, którą importujemy w ilości blisko 2 milionów ton rocznie. I ten import jest podstawą polskiego sukcesu eksportowego, jeśli chodzi o mięso, mleko, jaja, bo inaczej cena by musiała być kilkanaście procent wyższa i kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy pracowników sektora spożywczego nagle straciłoby pracę, bo wypadlibyśmy z rynku. Tutaj chciałem podkreślić jeszcze taką jedną rzecz, że nasze rządy wszystkie, dosłownie wszystkie, cechują się tutaj pewnym takim rozdwojeniem jaźni, ponieważ z jednej strony krzyczą, że Polska wolna od GMO, z drugiej strony zakaz importu genetycznie zmodyfikowanych pasz jest taki, jest wciąż zawieszany. Ostatnio nawet
prezydent Duda podpisał zawieszenie na kolejne 2 lata, żeby nie dokładać polskim producentom żywności kolejnego problemu i nie zwalniać ich z pracy w ten sposób. Także i tak będzie dalej, ponieważ to nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Wszyscy eksperci mówią, że pasza jest ok, ba, żywność GM jest ok, ale dla ideologicznych jakichś celów ciągle próbujemy się przed tym bronić. Konkretne przykłady modyfikacji genetycznych. Pierwszy przykład, bardzo elegancki, to odporność na szkodniki. Tutaj moim głównym przykładem jest kukurydza, którą nazywamy kukurydzą BT. BT to jest skrót od nazwy bakterii, z której gen pożyczono, Bacillus thuringiensis. Przed laty ta bakteria była stosowana jako składnik pestycydu, czyli zawiesina bakterii była pestycydem, którym pryskano rośliny. Larwa jakiegoś robala, żrąc liść, pożerała te bakterie. No i niestety toksyna BT załatwiała taką larwę. Naukowcy wymyślili, po co całe bakterie, jak może roślina sobie sama to białko wyprodukować. I przeniesiono do na przykład kukurydzy czy wielu innych roślin właśnie gen BT. To nie jest jeden gen, jest bardzo dużo wariantów, które mają różne specyfiki na larwy takich robali, na larwy takich robali. Nawet są białka BT, które działają dosyć selektywnie na pasożytniczy nicień. Były też ziemniaki odporne na stonkę ziemniaczaną, które zawierały też trochę inny gen BT. A szkodniki, przeciwko którym te używane w praktyce geny BT działają, to są larwy na przykład omacnicy prosowianki. Omacnica prosowianka, bardzo ładna nazwa. Drugi robal to będą larwy zachodniej korzeniowej stonki kukurydzianej. I paskudne w tych robalach jest to, że one sobie drążą pędy kukurydzy w środku. Tutaj może małe zdjęcie jest, ale tam w środku sobie żyje larwa, która drąży tę łodygę kukurydzy. Łodyga kukurydzy staje się słaba i się łamie po prostu. No a jak się złamie, no to wtedy te jeszcze niedojrzałe kolby są atakowane przez różne inne świństwa. W tym na przykład grzyby, takie pleśnie rosną na kolbach. O tak tutaj widzimy. No i są ewidentne straty dla rolnika, choć nie tylko. Okazało się, że różne larwy, chodząc także po powierzchni, nie tylko drążąc korytarze wewnątrz łodyg, próbują sobie takie ziarniaki kukurydzy, próbują liście i nadgryzają. Okazuje się, że nadgryzają tak jak kolby kukurydzy, dużo rzadziej, jeżeli one mają te toksyny BT. Przez co powstaje dużo mniej bram wejścia dla chorób grzybowych. I co się okazało, że ziarno kukurydzy BT zawiera dużo mniej mykotoksyn, trujących substancji produkowanych przez różne grzyby, pleśnie, które porastają produkty spożywcze. Czyli oprócz odporności na larwy, czyli oprócz tego, że nie musimy pryskać chemikaliami, pestycydami chemicznymi tej kukurydzy, to jeszcze wchodzi nam tam mniej mykotoksyn z korzyścią dla konsumenta. Jeszcze o tych opryskach jedna krótka uwaga. Mianowicie, żeby zwalczyć takiego robala, który żyje wewnątrz pędu kukurydzy, trzeba pryskać takimi substancjami, które wnikają do środka i działają w środku. Nie po powierzchni, tylko wnikają do środka. To są dużo gorsze pestycydy i dużo dłużej siedzą w tkankach roślinnych, więc zagrażają też konsumentom, którzy nawet będą po długim okresie próbowali to zjeść. Okej. Tabelka. Tabelki są złe w wykładach, bardzo przepraszam Was za to, ale parę tutaj uwag, które nam się potem przydadzą. W pierwszej kolumnie widzimy, że białka BT, czy też geny BT, mają różne nazwy, co sugeruje, że mają też różne specyfiki, różne działania. Także różne firmy mają prawa patentowe oczywiście do wykorzystania tych genów w roślinach.
pierwsza tutaj modyfikacja genetyczna, MON810, jest dlatego taka słynna, ponieważ to jest jedyna, którą udało się wprowadzić do uprawy w Unii Europejskiej i po dziś dzień można ją uprawiać. Natomiast nie możemy mówić, że to jest odmiana, ponieważ na bazie tej modyfikacji powstało 250 odmian, które są w doborze odmian, czyli są odmiany wczesne, późne, pastewne, na popcorn i tak dalej, i tak dalej. Także MON 810 to jest rodzaj modyfikacji, natomiast odmian jest dużo, dużo więcej. No i tutaj jest napisane, na jakiego robala to daje odporność. Pierwsze przykłady nie tylko firmy Monsanto, która teraz jest własnością firmy Bayer. Także firma Syngenta ma prawa do niektórych tutaj genów odporności, jak i firma Dow AgroSciences, czyli chyba obecnie Corteva. Mamy również przykład nie tylko kukurydziany, mamy na przykład właśnie BT w bawełnie, jak i przez parę lat próbowano użyć BT właśnie w ziemniakach, żeby były odporne na nastąkę ziemniaczaną, ale po przekalkulowaniu wyszło, że koszt wprowadzenia takich bulw ziemniaka na rynek jest większy niż koszt utrzymania oprysków chemicznych i walki ze stąką ziemniaczaną w sposób bardziej konwencjonalny, więc projekt został zawieszony. Nie dlatego, że jest dla nas niebezpieczny, tylko dlatego, że firmie się to nie opłacało. Drugą modyfikacją genetyczną, którą warto wspomnieć i jest taką też mocno dominującą obecnie na rynku, to jest tolerancja na herbicydy, czyli na substancje, które pomagają rolnikom walczyć z chwastami. Normalnie jest tak, że trzeba zastosować herbicyd przed siewem, po siewie, kilka traktowań i to na różnego rodzaju chwasty. Jeśli nasza roślina to jest jednoliścienna, to możemy zastosować specjalne herbicydy na dwuliścienne i na odwrót. Jeżeli wstawi się do rośliny uprawnej gen odporności czy też tolerancji na herbicyd, to możemy po pierwsze zastosować herbicyd mniej wyspecjalizowany, czyli tłukący wszystkie chwasty, oprócz rośliny uprawnej, która ma ten gen. A po drugie, możemy zastosować oprysk tylko raz. Czyli to jest ewidentny zysk dla rolnika, który wyjeżdża traktorem raz. Drugi zysk to jest taki, że stosujemy dosyć nowoczesną substancję, która w miarę dużo lepiej niż inne substancje stosowane w rolnictwie, dużo szybciej się rozkłada w glebie. No nie rozkłada się całkowicie, to jest problem współczesnego rolnictwa i chemizacji tegoż rolnictwa. Dlatego też się próbuje rozwiązać to w ten sposób, że ochrona roślin to jest tak zwana integrowana, więc stosujemy chemikalia wtedy, kiedy musimy. Jak gdyby tutaj odporność na herbicydy też się wpisuje w ten schemat, ponieważ stosujemy herbicyd raz. Są różne herbicydy i różne geny na te tolerancji na te herbicydy. Najbardziej znany jest glifosat i na niego gen tolerancji to jest EPSPS. Nie będę czytał całej nazwy, która tutaj jest napisana. Wymaga lepszej dykcji. Oraz glufosynat amonowy. To są składniki popularnie używanych herbicydów. I tutaj mamy wymienioną, jakież to korzyści mogą być. W tym przypadku więcej korzyści jest dla rolnika niż dla konsumenta czy środowiska. Natomiast takie korzyści też są. Tutaj powinienem w sumie powiedzieć jedną dygresję, ale która będzie dotyczyła właśnie glifosatu, który jest obecnie obiektem wielotysięcznego sporu prawnego tysięcy Amerykanów z firmą Bayer, którzy sądzą Bayer o to, że glifosat spowodował u nich wystąpienie jednego specyficznego nowotworu. Ale o tym na następnym wykładzie, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Badania naukowe, dowody naukowe pokazują, że związku glifosatu z nowotworzeniem brak. Natomiast procesy trwają i
przysięgli w pierwszej instancji, byli po stronie konsumentów. Bardzo ciekawa sytuacja. I na następnym wykładzie powiem trochę, jak firma próbuje sobie z tym, jak próbuje ten problem rozwiązać. Idąc dalej, jeśli chodzi o przykłady genetycznych modyfikacji, to mamy również jak najbardziej walory dekoracyjne. Niespotykane kolory kwiatów, czy też możemy sobie wpuścić do akwarium rybki, które świecą, podświetlane przez niebieską czy trochę fioletowawą lampkę. Nie można ich w Europie sprzedawać, ale nielegalny import jest od tego. Sam widziałem w paru sklepach akwarystycznych właśnie coś, co się nazywa glowfish. Zachęcam Was również do polowania takiego po różnych sklepach. Może znajdziecie gdzieś glowfish. Podejrzewam, że sprzedawcy nawet nie wiedzą, że to jest genetycznie zmodyfikowany danio pręgowany, ale przyznać należy, że pięknie wygląda w ciemnym pokoju takie akwarium. Nie wiem, jak zachowują się inne ssaki domowe typu koty, jak zobaczą takie ryby. Więc żeby zabezpieczyć biedne koty przed GMO, należy dobrze zabezpieczyć glowfish przed dostępem. Idąc dalej, mamy kolejny przykład, na przykład papaja, która potrafi się sama obronić przed wirusem pierścieniowej plamistości papai. Widzimy tutaj, takich owoców nikt nie chce kupować, a jest to właśnie efekt działania tego wirusa. Problem z tą chorobą jest taki, że choroba jest przenoszona przez mszyce. Ale jak już zobaczymy mszyce na papai, to już jest za późno, one już tego wirusa przeniosły. Więc praktyka rolnicza pokazuje to w ten sposób, że pryskamy preparatami chemicznymi, żeby zniszczyć mszyce, nawet na wszelki wypadek. I taka papaja jest piękna, ale nie zmodyfikowana genetycznie. Natomiast jeśli zmodyfikujemy, nie pryskamy, czyli mamy ten zysk, że tych chemikaliów mamy zdecydowanie mniej. I w ten sposób została uratowana cała gospodarka na Hawajach, bo gospodarka na Hawajach to jest w większości właśnie uprawa papai. Kolejne odkrycia, które są jak gdyby teraz na taśmie produkcyjnej, to jest odporność ziemniaka, dużo nam bliższa roślina, na zarazę ziemniaczaną. Zaraza ziemniaczana to jest bardzo ciekawy patogen, to jest lęgniowiec Phytophthora infestans i od tego lęgniowca zaczęła się w ogóle fitopatologia, czyli nauka o chorobach roślin, taka pokazująca rzeczywiście, skąd to się bierze i jak to działa. Otóż w połowie XIX wieku mieliśmy wielki głód w Irlandii, który był spowodowany właśnie przez tego patogena, który spowodował spadek populacji Irlandii o około 20 czy nawet 25%. Część umarło z głodu, a część na skutek tego głodu wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Stąd taka duża liczba Amerykanów pochodzenia irlandzkiego. Brytyjski uczony Jonathan Jones, naprawdę wielka figura, jeśli chodzi o genetykę i odporności na różne patogeny, znalazł w spokrewnionej z ziemniakiem roślinie gen dający odporność na zarazę ziemniaczaną i wprowadził. Tutaj na poletku mamy, to jest profesor Jonathan Jones. Tutaj mamy przykład absolwenta SGIW, pan dr Kamil Witek, nasz absolwent, współpracował i pomagał właśnie Jonathanowi Jonesowi otrzymać te ziemniaki odporne na zarazę ziemniaczaną. Tu mamy poletko, gdzie zaraza ziemniaczana zrobiła swoje, a tutaj mamy poletko, gdzie są rośliny odporne. Żeby nie było tak, że mamy jedną cechę, próbuje się cechy korzystne dla nas, dla konsumentów, dla producentów składać również dodając inne wartości. Przykład
jest przykładem, jest opracowana właśnie przy współpracy z Jonathanem Jonesem odmiana innate, odmiana ziemniaka, gdzie oprócz tego genu odporności na zarazę ziemniaczaną, czyli VNT1, mamy również zmianę działania, czy tak zwane wyciszenie kilku genów, które powodują, że w bulwach ziemniaczanych będzie mniej asparaginy i mniej cukrów redukujących. A te substancje powodują, że przy termicznej obróbce, jak produkcja chipsów czy produkcja frytek, powodują, że w chipsach i we frytkach jest akrylamid. Akrylamid jest rakotwórczy. Generalnie poziom akrylamidu w chipsach i frytkach jest poniżej jakichś tam poziomów szkodliwości, no ale to jest taka gra w sumie poziomami. Tak samo jak my mamy jeszcze czasami strefy zielone, jeśli chodzi o zapylenie powietrza, natomiast to wystarczy zmienić na bardziej europejski poziom tych zanieczyszczeń powietrza i nagle wszędzie będzie na czerwono. Tak samo robiąc mniej testów na koronawirusa, mamy mniej niż w niektórych krajach, ale jakbyśmy tyle testowali co inne kraje, byśmy mieli więcej niż w innych krajach, więc to jest wszystko taka sobie manipulacja. Więc akrylamid we frytkach, trucizna. Akrylamid w chipsach jest. A żeby trochę sobie z tym poradzić, możemy zmniejszyć kilkukrotnie poziom akrylamidu właśnie w chipsach, we frytkach, które tak lubimy, stosując GMO. No cóż, jaki z tego wniosek będzie, to zostawiam Państwu. Oprócz tego jeszcze do tej odmiany wprowadzono jeszcze jedną modyfikację. Mianowicie modyfikację, która hamuje ciemnienie ziemniaków. Więc już producenci nie będą musieli pryskać tych frytek mrożonych czy tych chipsów substancjami, które będą hamowały to ciemnienie. Po prostu ziemniaki same się będą broniły przed tym ciemnieniem i będą pięknie wyglądały, jak się z nich zrobi frytki czy też chipsy. Kilka modyfikacji można złożyć w jedną dużą modyfikację i stąd też tyle korzystnych cech w ziemniakach innate może się znaleźć. I to widzicie z polskim akcentem. Dalej. Nie tylko żywność oczywiście. Może też surowiec dla przemysłu być genetycznie modyfikowany i teoretycznie powinien budzić mniej kontrowersji, chociaż zawsze zapobiegliwi przeciwnicy powiedzą, no a jak ktoś sobie pójdzie na uprawę przemysłowego ziemniaka, żeby tych trochę ziemniaków pożyczyć, prawda, na obiad. No cóż, narazi się na straszne niebezpieczeństwo. A mianowicie na takie niebezpieczeństwo, że normalny ziemniak produkuje skrobię, która się składa w 80% z amylopektyny i w 20% z amylozy. Amyloza jest niekorzystna dla przemysłu, daje nieprzejrzysty klej przemysłu papierniczego głównie, więc żeby ten klej był przejrzysty i lepszy, bardziej klejący, to chemicznie, technologicznie usuwa się amylozę, marnując dużo wody, dużo energii i innych, produkując inne zanieczyszczenia środowiska. Można sobie poradzić? Można. Można wyłączyć gen, który produkuje amylozę i dzięki temu, to jest odkrycie naukowców pracujących dla firmy BASF, otrzymano ziemniaka przemysłowego Amflore, który produkuje wyłącznie amylopektynę i nie wymaga ta skrobia dodatkowego czyszczenia. Boimy się teraz i słusznie przegrzania klimatu. A co się z tym wiąże? Także coraz większych problemów z deficytem wody. Gen z Bacillus subtilis pomaga kukurydzy rosnąć na obszarach, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznego nawodnienia i osiągać podobne plony jak kukurydza, która ma tej wody pod dostatkiem. To jest kolejny wynalazek, który jest już wprowadzany na rynek. Oczywiście nie europejski. No ale żeby jeszcze, tutaj mieliśmy żywność, mieliśmy rośliny przemysłowe. Mamy kolejny przykład, który bardzo drażni przeciwników GMO, ponieważ próbujemy go nazwać, że to jest biotechnologia charytatywna.
A na czym polega? Na czym polega modyfikacja w złotym ryżu? Slajd przedstawia na czerwono rejony, gdzie niedobór witaminy A osiąga efekty kliniczne. To znaczy osoby z takimi niedoborami są diagnozowane w szpitalach, a może to prowadzić w ostrej sytuacji, szczególnie u dzieci, do ślepoty, do pogorszenia wzroku i ogólnego pogorszenia stanu zdrowia. Więc tu w tych krajach jest duży problem, który głównie wynika z tego, że dieta jest bardzo monotonna, oparta na ryżu. Dwóch naukowców, Peter Bayer i Ingo Potrykus, pomyśleli, że może by, wprowadzając kilka genów szlaku metabolicznego beta-karotenu, który jest prowitaminą A, do ryżu, będą i ten szlak metaboliczny będzie z pierwszego tam dostępnego prekursora, substratu, produkowały właśnie beta-karoten. I to się udało. Przy pomocy tylko dwóch genów, które wprowadzono do ryżu, otrzymano ryż o karotenowym, beta-karotenowym zabarwieniu, takim złocistym, i dlatego też go nazwano złotym ryżem. Pomysł humanitarny, jaki stał za tym, został nawet uznany przez najwyższe władze kościelne, które uznały, że no jak biotechnologia ma służyć dobru ludzkości, no to niech służy. Oczywiście dyskusje wokół złotego ryżu, no nie byłoby biotechnologii bez dyskusji, dotyczyły tego, że pierwsza wersja złotego ryżu, poziom tego beta-karotenu nie był zbyt wysoki. I tutaj do roboty wzięła się firma Syngenta, która z wynalazku Potrykusa i Bayera dodała swoje wynalazki zwiększające poziom produkcji beta-karotenu w ryżu do takiego poziomu, żeby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na prowitaminę A, tak żeby zaspokoić to zapotrzebowanie. Trochę się zaplątałem, ale wiadomo, o co chodzi. Więc mamy wynalazek społeczny, finansowany przez Fundację Rockefellera, Unię Europejską oraz częściowo finansowany również przez Syngentę, przez biznes, ale produkt w dalszym ciągu jest traktowany jako wolny od licencji. Licencję dopiero trzeba zapłacić, gdy się zaczyna produkować złoty ryż na skalę taką, że dochód firmy produkującej, rolnika produkującego złoty ryż przekracza 10 tysięcy dolarów, więc wszyscy mali rolnicy, którzy tak naprawdę wyżywiają biedne rejony Azji, z tego klucza wypadają i mogą bezpłatnie korzystać z tych nasion. Jaki to zysk może być ze stosowania złotego ryżu? Otóż już kilkanaście lat temu wykonano taką symulację, że gdyby dzieciom chodzącym do szkoły, w krajach rozwijających często się chodzi do szkoły nie po to, żeby się czegoś nauczyć, a przynajmniej nie przede wszystkim, tylko rodzice wiedzą, że tam dziecko dostanie jeść. No bo szkoła i jedzenie muszą być, żeby dzieci mogły się normalnie uczyć. Więc posyłają tam dzieci. I jeżeli wprowadzi się schemat, że w szkole dziecko zje 5 razy w tygodniu posiłek zawierający złoty ryż i że konwersja beta-karotenu do witaminy A będzie 3 do 1, czyli nie jest to tak 1 do 1, jakbyśmy sobie teoretycznie chcieli wyobrazić, to możemy uratować od śmierci w samych Indiach, bo artykuł był przez hinduskich naukowców opracowany, w samych Indiach około 40 tysięcy ludzi od śmierci. Oczywiście to jest statystyka, która bazuje na tym, że jeżeli powiedzmy niedobór witaminy A skraca nasze życie powiedzmy o 10 lat, no to jakby tak złożyć tych dziesiątek na jedno życie ludzkie, no to tutaj w tych 40 tysiącach to jest tak. Czyli tak naprawdę albo 40 tysięcy ludzi uratujemy od śmierci, albo powiemy, że powiedzmy
no jakieś 200, kilkadziesiąt, 300 tysięcy ludzi, ludziom przedłużymy o 10 lat żywot. Jeżeli będzie bardziej ostrożny scenariusz, wciąż małe miasteczko może być rocznie uratowane. Więc takie symulacje doprowadziły do tego, że już te kilkanaście lat temu Ingo Potrykus mówił, że bierność rządów, które nie chciały wprowadzić, dopuścić złotego rożu do uprawy, bazując na restrykcyjnym prawie europejskim, to jest zbrodnia zaniechania. No było ostro powiedziane, natomiast no, niestety tak to wygląda, ponieważ wynalazek jest za darmo, ale nie można go na skutek takiej obstrukcji prawnej zastosować. Obstrukcja została ostatnio pokonana. Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Filipiny w 2019 dopuściły do uprawy złoty ryż. Bangladesz, gdzie jest duży problem i mamy szansę najszybciej zaobserwować sprzyjający efekt zdrowotny wprowadzenia złotego ryżu, w tym roku dopuścił złoty ryż do uprawy na cele spożywcze, paszowe i przetwórcze. Czekamy na pierwsze naprawdę wyniki. Mam nadzieję, że będą rewelacyjne. Inny wynalazek, który jest też bardzo ciekawy, mianowicie pomidory, które będą produkują antocyjany. Czyli w efekcie są czarne lub ciemnofioletowe w kolorze trochę bakłażana. Ale również w środku, nie tylko skórka, jak w przypadku bakłażana, ale również w środku. Czasami na targu można spotkać pomidory, które mają taki trochę fioletowawy kolor, ale tam poziom antocyjanów jest dużo, dużo niższy. Naukowcy postarali się, żeby on był dużo mocniejszy kolor, a to dzięki wprowadzeniu dwóch genów z lwiej paszczy. Roślina. No, lwiej paszczy nie jemy, ale ma ciekawe geny. Gen Delilah i Rosida 1, które uruchamiają biosyntezę antocyjanów w owocach. A szlaki biosyntezy antocyjanów, czyli geny je kodujące, są u pomidora, ale w owocach nie działają. I co się okazuje, że jak takie pomidory suszone i sproszkowane dodawało się do mysiej diety, tej myszy, to jest tak zwana onkomysz. Ona to jest taka bohaterka, która się poświęca walce z rakiem. Stworzono tę mysz w laboratoriach po to, żeby testować różne terapie antynowotworowe. Więc jest to bardzo biedne zwierzę. Ono krótko żyje, ponieważ spontanicznie się w tych myszkach pojawiają różnego rodzaju nowotwory. Ale jest też dobrym modelem, żeby pokazywać, że pewne produkty spożywcze, substancje hamują rozwój nowotworów. No i okazało się, że te myszki żyją aż o 30% dłużej, te, które jadły fioletowe, czarne pomidory genetycznie zmodyfikowane, od tych, które jadły dietę wzbogaconą, sproszkowane, zwykłe, czerwone pomidory. Efekt bardzo ciekawy. No i teraz pytanie, oprócz pewnych oczywistych zalet tych wynalazków, o których opowiadałem, mamy parę jeszcze innych argumentów przemawiających za zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanych roślin. Jeżeli jesteśmy w stanie ograniczyć straty z powodu chorób roślin, to możemy zrobić przynajmniej cokolwiek, żeby zmniejszyć poziom niedożywienia ludzi na kuli ziemskiej, czy też zapobiec głodowi, który może nastąpić za kilkadziesiąt, za 30 lat, kiedy to populacja Ziemi będzie jeszcze o 2 miliardy większa, przynajmniej tak się prognozuje, niż obecnie. Żeby to zrobić i nie używać żadnych nowych technologii, trzeba by zwiększyć ponad dwukrotnie areał pod zasiewami. A nie mamy, no nie chcemy wycinania Puszczy Amazońskiej, nie chcemy osuszania bagien w rezerwatach w Polsce,
chcemy sadzić lasy, żeby poprawić warunki wodne w dobie ocieplania klimatu. Więc mamy szereg tutaj zadań dla różnych obszarów, niekoniecznie produkcja żywności. Nie mówię, że GMO rozwiąże problem, ale pomoże. Jeżeli mniejsze będą straty, czy nawet większa plenność, bo takie wynalazki też już są na tapecie, może nie dwukrotnie, ale coraz to idzie w górę, to dlaczego, skoro to nie szkodzi, tego nie można by użyć? No i teraz dochodzimy jak gdyby do drugiej części, do argumentów tych naszych przeciwników. Co też jest złego w tym GMO? Jednym z takich argumentów, który może nie, tym argumentem się nie straszy nas w pierwszym rzędzie, ale myślę, że z tyłu głowy u każdego siedzi. My bardzo lubimy teorie spiskowe, więc ktoś za tym stoi, za tym GMO i kto za tym stoi? No oczywiście złe koncerny, które chcą zarobić. Wielkie koncerny, jak właśnie Bayer, czy Bayer, który kupił Monsanto, to był chłopiec do bicia Monsanto, Syngenta, która właśnie w tym złotym ryżu, a i różne odmiany genetyczne zmodyfikowane nasiona sprzedaje, Pioneer, Cargill, czy też teraz Corteva. Czyli mamy wielkie, wielkie koncerny agrochemiczne, które zarówno sprzedają chemikalia dla rolnictwa, jak i nasiona. I budżety na naukę, na rozwój nowych odmian roślin jednej firmy, to są budżety na całą naukę w Polsce. To są mniej więcej takie proporcje, które niestety to wszystko pokazuje, że niestety no to są chłopcy do bicia. Oni nie są bezbronni, oni nie są bez grzechu oczywiście. Firma często próbuje nagiąć różne fakty, no ale na chwilę obecną, jeśli chodzi o fakty naukowe, no to cóż, więcej jest racji po stronie tych firm. Zresztą oni zatrudniają naprawdę bardzo dobrych naukowców. I nie dlatego, że im zapłaciła za kłamanie. Nie, nie, to słabo zarabiający politycy kłamią, natomiast tam są autorytety z tytułami, z nagrodami Nobla nierzadko, którzy naprawdę potrafią obiektywnie pewne rzeczy wyrazić. Drugi, także przy okazji firm jeszcze chciałem jedną ważną rzecz podkreślić. Otóż na początku pokazywałem wam te jaja, czy jakąś tam mozzarellę wolną od GMO, co jest tylko i wyłącznie figurą marketingową. I właśnie to, co można zaobserwować ostatnio, że firmy bardzo chętnie niektóre spożywcze próbują przykleić sobie naklejkę wolne od GMO, właśnie żeby lepiej sprzedawać i za te same, za wyższe pieniądze sprzedać ten sam produkt. Więc tutaj jak gdyby trudno nam ocenić, czy to firma, która sfinansowała jakieś odkrycie i sfinansowała zastosowanie tego odkrycia w rolnictwie, chce sobie odbić tę inwestycję, sprzedając nasiona, czy to jest nieetyczne, czy też nieetyczne jest po prostu sprzedawanie powietrza z naklejką wolne od GMO. To waszej własnej intuicji pozostawiam na to odpowiedź. Drugi ciekawy argument przeciwników to jest taki, się przejawia często, GMO to ograniczenie bioróżnorodności. No i wtedy, jak ograniczenie bioróżnorodności nam się kojarzy, że to będzie ta wycinka lasów deszczowych i uprawa na odzyskanych w ten sposób terenach soi genetycznie zmodyfikowanej. No ale teraz jest pytanie, czy to jest problem firmy, że dała technologię, która rolnikom ułatwia, czy też problem jest kraju, który nie uzyskując jakiegoś dofinansowania od Stanów czy Europy, pozwala na tę wycinkę.
Czyli tutaj bardziej jednak widziałbym problem w tym miejscu, że to politycy znowu zawalili sprawę, a nie rolnik, który ma po prostu roślinę A, roślinę B, która mu się opłaca, bierze tę. Kropka. Poza tym, tak jak wspominałem też wcześniej, jedna modyfikacja genetyczna, którą można zastosować w rolnictwie, to są dziesiątki, setki odmian. Czyli nie bazujemy na jednej odmianie, na takiej ostrej monokulturze, tylko na naprawdę zróżnicowanych genetycznie materiałach. Faktem jest, że teraz w doborze odmian dla rolnika mamy w danym sezonie kilkanaście, może czasami kilkadziesiąt odmian, a nie 200. No bo takie są realia rynku i nic na to nie poradzimy. Możemy oczywiście i bardzo dobrze, że mamy powrót do starych różnych odmian, tak zwanych ekologicznych, mniej produktywnych. Wiadomo, musimy za te produkty zapłacić 3-4 razy więcej. Godzimy się na to, ale podstawowa żywność musi utrzymywać cenę dostępną dla każdego i musi być coraz większej jakości. Biotechnologia pomaga to zrobić. Kolejny argument. Swego czasu internet, czy też różne konferencje anty-GMO, konferencje też żywnościowe, były bombardowane tym zdjęciem, powielanym w różnych sposobach. Zdjęciem otrzymanym przez panią Irinę Jermakową z Rosyjskiej Akademii Nauk, która argumentowała, że szczury jedzące paszę opartą o soję genetycznie zmodyfikowaną rosły, jak łatwo się domyśleć, tak i też często umierały. A jeśli była ta soja niemodyfikowana genetycznie, to tak rosły. No i wielka awantura była, natomiast nic jej nie udało się konkretnego opublikować w recenzowanych pismach naukowych. Prezentowała to w sposób trudno weryfikowalny danych na slajdach, na wykładach, na różnych konferencjach. Aż w końcu pokuszono się, żeby z tych jej slajdów na konferencjach zrobić taką analizę. No i wyszło na to, że w grupie kontrolnej, czyli tych szczurów, które mają się bardzo dobrze, jedzą niemodyfikowaną genetycznie paszę, śmiertelność szczurząt, które zostały urodzone przez matkę właśnie żywioną normalną soją, była na poziomie ponad 8%. A normalnie szczury umierają w miocie gdzieś na poziomie 0,5 do 1%. Więc co pani Jermakowa tym szczurom robiła, że bez genetycznych modyfikacji umierały na poziomie 8%, no to burzy wszelką wiarygodność przeprowadzonych przez nią analiz i wszelkich wyników, na przykład mówiących, że jak jedzą 50% genetycznie paszę genetycznie zmodyfikowaną, to połowa szczurząt umiera. 50%. No. To rolnicy polscy podnieśliby raman, bo dając cielętom paszę genetycznie zmodyfikowaną, no nie zarobiliby przecież. Czy dając kurom zmodyfikowaną paszę, też by nie zarobili. A są przeszczęśliwi, że im dobrze rosną cielęta, że się dobrze potem sprzedają. Nie wyglądają, żeby jakoś szczególnie cierpiały. No chyba, że jakiś tam ubój rytualny się zastosuje. Także to, co mogę powiedzieć, to tyle, co mam tutaj napisane. Kolejny awantura, trochę parę lat temu. Powstała na podstawie artykułu profesora Seraliniego, który pokazał te drastyczne obrazki w swojej publikacji. Udało mu się opublikować taką publikację. No i w tej publikacji uważał, że dając tym szczurom karmę z dodatkiem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, gdzie były dwa geny, gen odporności na tolerancji na herbicyd i gen BT,
No, te szczury rozwijały nowotwory różne. No i znowu podniósł się krzyk naukowców, którzy zweryfikowali te dane, które zostały opublikowane i wytknęli szereg rażących błędów eksperymentalnych, które po prostu spowodowały, że redakcja pisma przeanalizowała jeszcze raz i wycofała rekomendacje do publikacji. Artykuł usunięto jako zrobiony nie bazujący na właściwych praktykach eksperymentalnych i laboratoryjnych. Jeszcze jedne badania, które są też często przykładem przeciwko GMO, to są tak zwane badania austriackie. Muszę powiedzieć, że te badania akurat zostały przeprowadzone bardzo porządnie. Natomiast raport z tych badań to jest 100 tam chyba kilkanaście stron. Nikt tego normalnie nie czyta. Natomiast co się czyta? Czyta się na przykład notatkę na stronach Greenpeace'u, która mówi, że poważne problemy zdrowotne od oczywiście paszy GM. Obniżenie, zagrożona płodność, czy to, co tam pani Rabczewska na obrazku pokazywała jednym z pierwszych, że na płodność naszą to wpływa. Takie mieliśmy tutaj hasła. A co jest naprawdę? Naprawdę bardzo porządne badania na kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej i myszach. I jeżeli sobie popatrzymy, no to tutaj jeszcze miałem takie wnioski, że to rażąca nadinterpretacja, nieuprawniony wniosek i skąd to się wzięło, więc tutaj już śpieszę pokazać. Przebadano trzy partie nasion. Jedna partia nasion to, co się nazywa GM tutaj, czyli genetycznie zmodyfikowane ziarno, no i z tego tamtą paszę robiono dla zwierzaków. To, co jest nazwane ISO, jest bliską genetycznie linią kukurydzy, ale nie zmodyfikowana genetycznie. Czyli te dwie powinny być przynajmniej genetycznie, biologicznie porównywalne te próbki. No i jeszcze jedna odmiana, taka referencja, jakaś lokalnie w Austrii uprawiana odmiana. Można ją nawet nazwać ekologiczną, ponieważ w Austrii gro gospodarstw to są gospodarstwa właśnie ekologiczne. Austriacy mają generalnie hopla na punkcie ekologii, pomimo że średnia niechęci do GMO w Austrii jest niższa niż w Polsce nieznacznie. I jak pokazano tabelkę porównującą jakość ziarna użytego w eksperymencie i jednym z parametrów jakości ziarna jest na przykład, ile zanieczyszczeń drobnoustrojowych znajduje się na takim ziarnie, to się okazało, że tak, że ziarno genetycznie zmodyfikowane było przechowywane w fatalnych warunkach i mnóstwo było tam zarodników pleśni i bakterii w porównaniu do ziarna, które było teoretycznie kontrolą, niemodyfikowaną genetycznie. Ziarno zawierało kilkakrotnie mniej drobnoustrojów na swojej powierzchni. Nie wspomnę o tym ekologicznym, które chyba było polerowane i przecierane spirytusem. Było po prostu czyściutkie. Choćby z tego powodu mógłbym stwierdzić, że to ziarno było nieporównywalne. Tutaj jeszcze zawartość witamin też było dosyć tendencyjnie, ewidentnie, nieporównywalnie to dobrane. Natomiast jeśli porównania były w ogóle ciekawie zrobione, bo było parami GMO z nie GMO, ale na szczęście porównano również nie GMO z drugim nie GMO. I co się okazało? Jeżeli tutaj GMO z nie GMO, na przykład tutaj liczebność szczurząt myszek w miocie, widać jakąś różnicę, prawda? Że jest mniejsza liczebność w GM niż w nie GM. No ale przeskakujemy do tego podobnego porównania dwóch nie GM. Takie różnice też tutaj widać. Idąc dalej, wielkości organów były mierzone wewnętrznych tych myszek. Okazuje się, no straszne, GM, tutaj jakiś tam mniejszy organ jakiś tam tworzy. Nie wiem, co to była akurat śledziona
czy jakieś inne tkanki, no nie, wątroba akurat. No to straszne i to różnica istotna statystycznie. Przeskakujemy do porównania dwóch nie GMO, podobne różnice nam tutaj wyskakują. Czyli co, te różnice, które widać, które na podstawie których Greenpeace grzmi, że powoduje to jakieś negatywne skutki, są skutkami, które wynikają normalnie ze zmiany jednej odmiany na drugą, a nie z tego, że jest GM czy nie GM. Najbardziej mi się w tej analizie jeszcze podobał ten wykres, który pokazuje, jak długo przeżywają myszy karmione taką i taką paszą. Okazało się, że średnia życia myszek żywionych paszą genetycznie zmodyfikowaną to było 17 miesięcy, a średnia długość życia myszek żywionych paszą tą ekologiczną to było 15,7 miesiąca. Na szczęście dla uczonych ten test nie przeszedł testu statystyki, przynajmniej przy zastosowanym teście statystycznym, więc nie możemy poważnie do tego podchodzić. Niemniej jednak wynik tam jest. Tylko oczywiście nikt na niego już nie patrzy, nikt go nie komentuje, więc ja mógłbym po prostu też nadinterpretować te wyniki, pokazując, że no cóż, jedzmy GMO, bo nam się coś o ponad 5% wydłuży żywot. To tak jak rzucenie palenia praktycznie rzecz biorąc, do czego coraz więcej osób jest przekonanych. Ja na przykład. Dobrze. Kolejny fajny przykład, który na początku w ogóle zastosowania GMO się pojawił na tapecie. Mianowicie przykład dotyczący tego, że te straszne GMO szkodzą nie tylko tym robalom, których nie chcemy i nie lubimy, że zabijamy ich jakkolwiek, czyli najchętniej chemią. Więc to GMO nie tylko szkodzi tym robalom, które bez użycia chemii możemy załatwić, ale szkodzi biednym też larwom, które żyją sobie na miedzy i nikomu nie szkodzą. Między innymi mamy tutaj Danait wędrowny. Piękny taki motyl, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że tak jak u nas, co bardziej ambitni nauczyciele gimnazjalni pokazują młodzieży przeobrażenie zupełne u owadów na podstawie rozwoju jedwabnika. Być może ktoś z was pamięta takie tablice na ścianie sali biologicznej, często wiszą. W Stanach Zjednoczonych tym modelem jest właśnie ten Danait wędrowny. Po angielsku on się nazywa Monarch Butterfly. Jest bardzo ładny, prawda? To zresztą oglądając filmy, to jest najczęściej występujący motyl w różnych takich produkcjach amerykańskich oczywiście. No i niestety przeciwnicy wymyślili, że jak posypią wilczomlecz, który jest podstawą wyżywienia larw i rośnie nie na polu, tylko na miedzy, jak posypią ten wilczomlecz pyłkiem rośliny BT, no to te larwy zdechną i już nie będzie tych pięknych motylków, więc po prostu nie będą nam się miały na czym dzieci uczyć o przeobrażeniu zupełnym. No i wielka afera, że GM wpływa także na organizmy niedocelowe, czyli totalna kaszanka po prostu w środowisku naturalnym. Rok później naukowcy, którzy to opublikowali, odszczekali, bo powiedzieli, że tego pyłku im się posypało 10 razy więcej niż naprawdę spada, nawet w łanie. W łanie, czyli jakby ten wilczomlecz, doniczkę postawić między kukurydzami, a nie na miedzy. A na miedzy byłoby jeszcze mniej. Więc poziom śmiertelności i wszelkich takich rzeczy w ogóle był niewiarygodny. Potem kolejne parę lat później cała seria bardzo poważnych analiz pokazała się w prasie. Ale wtedy był czas, kiedy to był rok 2001, kiedy się dziennikarze nie interesowali GMO, tylko jesienią były inne problemy terrorystyczne. A publikacje były bardzo porządne. PNAS to jest jedno z wyżej punktowanych czasopism naukowych, które pokazało tak. Po pierwsze, pylenie tej kukurydzy
rozmija się najczęściej z żerowaniem tych larw i z wędrówką tych motyli gdzieś tam poprzez kukurydziane stany w Ameryce. Po drugie, też właśnie, że poziom tego pyłku jest niższy. Po trzecie, że ochrona chemiczna tych przed omacnicą, prosowianką czy innymi szkodnikami zabija dużo więcej monarchów niż BT. To jest ważne, że monarchy mają się doskonale z BT, czyli populacja ich przy uprawie BT wręcz wzrasta na miedzach i wszelkie zagrożenie zostało w ten sposób naukowo odwołane. No i już teraz cisza, już co mądrzejsi przeciwnicy już nie używają tego argumentu, choć wciąż mi się zdarza dyskutować właśnie z tym argumentem. Można by dużo takich wymieniać, teraz już tylko króciutko. Trzy fajne przykłady. Pszczoły są super tematem. Przecież akcja Greenpeace'u zaadoptuj pszczołę, to przemawia do nas przecież doskonale, że to strasznie, straszne zagrożenie dla tych pszczół tworzymy. Badanie, porządne badania naukowe przeprowadzone, które pokazują, że ani na zdrowotność larw, ani na zdrowotność, czyli czerwia, ani na zdrowotność dorosłych pszczół BT nie wpływa. Co więcej, pszczoły bardzo chętnie oblatują pola kukurydziane. Wprawdzie kukurydza jest wiatropylna, ale pszczoły lubią nektar z pól kukurydzianych, więc często odwiedzają. Więc problem pojawił się z pszczołami taki, że pszczoły miały się świetnie, latały na to GMO po prostu bardzo chętnie, no bo mniej chemii przecież. To ja im się nie dziwię w sumie. Tylko że problem był taki, że one zbierały też ten pyłek, który się potem lądował w tym miodzie i trzeba by było ten miód znakować, że zawiera GMO. Więc problem straszny się pojawił, jak to rozwiązać. Nie wiem, chyba nie rozwiązano tego problemu, bo to rzeczywiście to jest... chcą nas obronić przed czymś, co jest lepsze i pszczołom bardziej pasuje. Dużo by mówić na temat, są porządne, a poza tym ten pszczeli problem to też jest taki trochę dęty, bo faktem jest, że pszczołom szkodzą pestycydy i to jest niezaprzeczalne. Natomiast ilość rojów pszczelich w Polsce trzyma się na całkiem porządnym poziomie i nie widzimy żadnego tutaj spadku, pomimo tutaj tych przestróg lansowanych przez niektóre organizacje. Zmniejszajmy chemizację, bo to na pewno nie tylko na pszczoły ma pozytywny efekt, ale na nas samych, ale proszę tutaj nie przeginać. Super chwasty, super szkodniki, no tak. Stosowanie jakiegoś genu odporności czy genu tolerancji na herbicyd może spowodować, że używając ciągle jednego herbicydu na przykład pojawią się jednak tak zwane superchwasty, które wykształcą same odporność na ten herbicyd albo które w jakiś sposób gen odporności z rośliny uprawnej do spokrewnionej rośliny zostanie przekrzyżowany. W przypadku kukurydzy to jest małe ryzyko, bo kukurydza nie ma krzyżujących się z kukurydzą w Europie krewniaków, ale na przykład burak takich krewniaków ma. Pomimo, że to potomstwo jest słabe, ma małe szanse w środowisku, no jest teoretycznie to argument, że można by sobie wyobrazić, że gen się przekrzyżuje. No ale proszę Państwa, no to jest strata dla producenta takiego pestycydu. No. Jeżeli by nie był pewny tego, że ten gen nie ucieknie jednak do środowiska, no to by go nie stosował. A poza tym są inne pestycydy, które pozwalają na wyeliminowanie chwastu. Co więcej, nowe wynalazki dotyczące odporności, czy tam tolerancji na herbicydy, pozwalają na zastosowanie dwóch genów odporności, więc nawet używanie
powtarzające się używania jednej substancji będzie jest już eliminowane na rzecz po prostu raz się stosuje herbicyd A, raz się stosuje herbicyd B. I w ten sposób ogranicza się możliwość powstania tak zwanego superchwastu. Takie są realia rolnicze, a poza tym jeszcze nadmierne korzystanie z chemii prowadzi do tego samego. No i co chcemy? Chcemy konwencjonalne rolnictwo z GMO, czy chcemy konwencjonalne rolnictwo z chemią? Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest, no tak, mi się tak wydaje, że jest oczywista, no nie dla wszystkich. Więc podsumowując, sprzeciw wobec GMO jest głęboko zakorzeniony w naszej świadomości, dużo głębiej niż świadomość faktów biologicznych, o których staram się mówić. Na pewno do celebrytów niestety trafiają te proste przekazy. GMO to zło. Ja będę powtarzał, że wcale tak nie jest. Słuchajcie profesorów, nie celebrytów. Celebrytów należy oglądać. No tutaj też wiele osób też się ze mną zgodzi, że na przykład opinia pani Górniak jest na temat szczepionek, jest mało naukowa. No i tak dalej, to samo dotyczy GMO. Informacje korzystne dla GMO są ignorowane, są być może za trudne, więc może powinniśmy jednak dofinansować szkolnictwo, zamiast ciągle tych nauczycieli biednych bić, żeby po prostu podejmować bardziej racjonalne decyzje. Kończąc już, chciałem zapowiedzieć tematy, które się pojawią w kolejnych moich wykładach, ponieważ GMO to przecież jest już wynalazek, który ma, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat, ciągle doskonalony. Natomiast pojawiają się coraz to nowe wynalazki, czego przykładem jest tegoroczna Nagroda Nobla, którą otrzymała Jennifer Doudna i Emmanuel Charpentier, które opracowały technologię edytowania genów, czyli poprawiania genów, robienia mutacji, precyzyjnych mutacji w genach z wykorzystaniem bardzo ciekawej technologii. I robienie tych mutacji no, trudno nazwać GMO, choć w Europie i to się udaje. Wyjaśnię, na czym to polega. Tymczasem ciąg dalszy nastąpi i dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.